Zbigniew Bartman to kolejny polski sportowiec zaraz po Sławomirze Peszko, który porzucił swoją sportową karierę na rzecz freak fightu i dołączył do Federacji Cloud MMA. Były siatkarz reprezentacji Polski na antenie TVP oficjalnie ogłosił, że daje sobie spokój z siatkówką i rozpoczyna nowy etap w swoim życiu. Zbigniew chciał coś przekazać nam, kibicom, państwu. Tak, że po 20 latach zawodowego grania w siatkówkę podjąłem decyzję, że to czas najwyższy poszukać innych wyzwań i kończę z zawodowym graniem w siatkówkę, także jakby z zawodowym sportem się nie rozstaję, bo cały czas czuję się fizycznie na siłach rywalizować, ale zmieniam dyscyplinę i dołączam do Sławka Peszki i do Federacji Cloud MMA, także spróbuję sportu walki. W wywiadzie udzielonym dla nowo powstałej federacji Bartman oznajmił, że od zawsze fascynował się sportami walki, ale jak dotąd nie mógł on sobie na nie pozwolić ze względu na brak czasu oraz zbyt duże ryzyko kontuzji. Jak się stało, że wchodzisz teraz do MMA? Jakby sporty walki od zawsze mnie interesowały, tylko ze względu na to, że zawodowo grając w siatkówkę, to ja nie miałem możliwości ani potrenowania, ani sprawdzenia się w oktagonie, bo zbyt duże ryzyko kontuzji, wiesz, no jak masz, po pierwsze jak grasz w reprezentacji, no to nie masz czasu wolnego w ogóle, także to zapomnij. Później jak przestałem grać w reprezentacji, no to miałem te powiedzmy 2-3 miesiące okresu letniego, gdzie był taki okres roztrenowania. No ale nie pójdziesz walczyć, ani nie pójdziesz nawet ćwiczyć na matę, bo jest zbyt duże ryzyko, że coś ci się stanie, nie? Na kontrakt masz podpisane, także wiesz jak to funkcjonuje. Jak na razie jego przeciwnik nie został jeszcze ogłoszony. Wczoraj odbył się face to face Aleksandra Saszy Muzejko oraz Krystiana Krychy-Wilczaka, z którego dowiedzieliśmy się, że Krycha doznał urazu oczodołu, który uniemożliwia mu wyjście do oktagonu. No to musimy zacząć od smutnej wiadomości. No tak, witam was wszystkich serdecznie. Pojawiłem się tutaj, aby was przeprosić, że do mojej walki z Saszą nie dojdzie, ponieważ wczoraj wieczorem o 21 na sparingach, gdzie, uwaga, robiłem w kasku, doznałem kontuzji, połamania oczodołu, czaszki, wątroby, po części też szczęki, zatoki, ściany bocznej. Ujawnię tą dokumentację medyczną, żeby nikt nie mówił, że się tak nie wydarzyło, ale no widać, że z tej strony nie za ciekawie wyglądam. Więc no jestem zmuszony odpuścić, ale też z tego miejsca mówię, że co się odwlecze, to nie uciecze i do tego pojedynku dojdzie. Na jego miejsce niespodziewanie po długiej przerwie wszedł Dawid Malczyński. I moi drodzy, Dawid Malczyński wraca do Fame po bardzo długim czasie. Marzyłem o tym, wyśniłem sobie tę walkę. Nie no, czułem, że wydarzy się coś takiego, że zawalczy na tej gali i dzisiaj się wydarzyło. Z tego face to face'a dowiedzieliśmy się również, że Kasio po przegranej walce z Dominikiem Zadorą na Prime MMA 5 złożył protest, który został przyjęty i jest zweryfikowany. Team Króla oficjalnie powinien zostać rozwiązany, no bo już nie ma Króla, Król przegrał. No ogólnie jest taka sytuacja, no, że on złożył ten werdykt, w sensie nie werdykt, a pozyw czy oświadczenie o protest, także on teraz jest weryfikowany, bo ponoć właśnie za to, że tyle razy został palcem w oczy, że on to jakby popełnił błąd ten, że nie zgłosił to tam na miejscu, kiedy dostał takie zapytanie. Tam jakoś coś czyli było. Kasio złożył protest, że... Ta. I który został przyjęty i teraz będzie, on tam chyba mówił, który 10 czy coś, ja już o, nie pamiętam. Kurwa. Coś takiego. To mocne info w takim razie. Także może być, że jeszcze kurwa król jest na miejscu, wiesz, musimy zaczekać chwilę. Okay. Federacja Cloud MMA właśnie przed chwilą ogłosiła nowego zawodnika, który zawalczy na sierpniowej gali. A jest nim Nikita, kontrowersyjna influencerka nie słynie zbyt dobrą opinią w internecie, dlatego też na federacji wylała się masa negatywnych komentarzy, a internauci zarzucają jej promowanie patologii. Jej przeciwniczka zostanie dopiero ogłoszona na konferencji. Ciekawiej by było, gdyby Nikola zmierzyła się w oktagonie z panią Gosią. Zdecydowanie byłoby to najciekawsze i najbardziej zasięgowe starcie tego roku. Jeżeli chcesz być na bieżąco z informacjami z Polski i ze świata, to zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Pozdrawiam!